Bardzo proszę teraz o zabranie głosu lokalnych przedsiębiorców, którzy tutaj z nami razem występują, którzy decydowali się otworzyć swoje lokale ze względu na to, że nie mają innego wyjścia. Bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się Dominik Grabas, jestem właścicielem pubu Piwnica w Rzeszowie. Jestem już krok za bankructwem w tym momencie, na skraju upadku. Z tego względu, że żadna tarcza, jak się okazało, nie należy się. Z tego względu, że działalność restauracyjną zacząłem w czerwcu 2020 roku, więc nie mam porównania do roku poprzedniego. Nawet te osoby, z którymi rozmawiałem, restauratorzy, którzy będą tutaj dostawali pieniążki i starczy, jest to kropla w morzu potrzeb, naprawdę kropla. Z tego względu mogę kwotowo w tym momencie powiedzieć, moje miesięczne koszty stałe to jest około 50 tysięcy. Na samych wywozach jestem w stanie wyrobić maksymalnie 36-39 tysięcy. Z miesiąca na miesiąc jest cały czas ta strata. Od początku, kiedy nabyłem prawa do lokalu, byłem już zapożyczony u znajomych. Ciągnąłem cały czas te długi u dostawców. Miałem nadzieję na poluzowanie tego lockdownu. Oczywiście udało się. Po pierwszym lockdownie powoli była tendencja wzrostowa. Oczywiście mówię, tutaj cały czas jechaliśmy na stracie. Kiedy prawie wyszliśmy na zero we wrześniu, w październiku kolejny lockdown. I to już nas zabiło. W tym momencie, kiedy jest największy boom na gastronomię, kiedy są możliwe największe przychody, czyli okres jesienno-zimowy, kiedy w tym momencie nie ma studentów, kiedy w tym momencie wszystkie imprezy są zakazane, nie mamy ogólnie żadnego przychodu. Przychód w tym momencie jest generowany na samych wywozach, na samych cateringach, na samych wynosach, a trzeba opłacić wszystkie koszty stałe związane z pracownikami, trzeba opłacić koszty stałe związane z wynajmem lokalu, media, dostawców. W tym momencie jestem na takim etapie, że dostawcy już nie chcą mi przysyłać towaru, bo mam takie zadłużenia. Mam zadłużenia u znajomych, bo oczywiście od rządu pieniążków nie dostanę. Jestem naprawdę w tragicznej sytuacji, więc nie mam innej możliwości, jak otworzyć lokal dla klientów.